Dla miasta Warta, w którym mieszka niespełna 3,5 tysiąca ludzi, piątek 2 grudnia przejdzie na zawsze do historii. Tego dnia przy ulicy Kaliskiej 45 otwarto nowoczesną fabrykę farb i lakierów Visto. Jeszcze ważniejsze jest to, że w mieście, w którym od ponad wieku największym pracodawcą jest szpital psychiatryczny, przybyło 40 miejsc pracy. Równie ważne jest i to, że fabrykę, która produkować będzie rocznie około 120 tysięcy ton farb i lakierów najnowszej generacji, zbudowano w oparciu o polski kapitał, zaś jej współwłaściciel pochodzi z Czartek w gminie Warta. Po latach pracy za granicą wrócił w rodzinne strony i zbudował nowoczesny zakład. Oczywiście w Warcie być może potrzeba była takiego zakładu, który przyniósłby też technologię i zmieniłby trochę też profil firmy. Sama gmina jako tako też celuje w turystykę. My jesteśmy firmą z branży chemicznej, produkujemy farby i lakiery. Jesteśmy bardzo innowacyjnym zakładem, takim, który no nie tylko pełni rolę taką odtwórczą, gdzie pomysły przychodzą gdzieś z zagranicy. Jesteśmy firmą, która posiada własne know-how. Bardzo duży nacisk kładziemy na dział badawczo-rozwojowy, który mamy dobrze wyposażony. Kadra chemików też jest doskonale przygotowana. Także tutaj no wspólnie z panem burmistrzem upatrujemy sukces. Sądzimy, że młodzież, która będzie dorastać w tej gminie, niekoniecznie musi pracować na roli. Mamy nadzieję, że część z tych ludzi wybierze trochę inny kierunek, kierunek chemiczny, bo wszyscy jesteśmy chemią. Bardzo się cieszę, że taki zakład powstaje. Dawno tutaj takich uroczystości w naszej gminie nie było. Z nową technologią, innowacyjny, nowoczesny i co bardzo ważne, rodzinny, z polskim kapitałem. Jest to ważne, bo wiele osób w naszej gminy znajdzie pracę, szczególnie wykształconej młodzieży. Jest po prostu interesująca praca, nowa technologia, coś z przyszłości, dlatego na pewno będzie przyciągać i jestem wdzięczny, że tutaj jakby sięgając do korzeni, pan Henryk zdecydował się zainwestować u nas, a to są same korzyści. Każdy zakład na terenie powiatu sieradzkiego, na terenie każdej gminy jest potrzebny, bo to są miejsca pracy, to jest rozwój danego środowiska i to jest coś, co cieszy i musi cieszyć. Jako starosta tutaj i przy współpracy z gminami poprzez wszelkie poczynania, które robimy, to robimy w ten sposób, żeby ci przedsiębiorcy mieli jak najlepszy dostęp i jak najszybciej zostali obsłużeni przez nas, żeby mogli tworzyć firmę i nowe miejsca pracy. Fabryka zatrudnia przede wszystkim młodych ludzi z Warty i okolic. Leszek Lisek pracował kilka lat w Anglii, wrócił, bo znalazł pracę niedaleko rodzinnego domu. Jest bardzo blisko, praca jest bardzo fajna i jestem tu od początku, widzę, że zakład się rozwija, no, nabieramy jakiegoś tempa, sądzę, że będzie fajnie. Za 2 lata fabryka farb i lakierów Visto w Warcie w powiecie sieradzkim ma zatrudniać nawet ponad 100 osób.